drogi kandydacie na mężczyznę, czyli na człowieka rozumnego. Chcę cię poinformować, że kobieta wprawdzie też ma mózg, tylko jak niektóre kobiety stwierdzają, ten mózg działa bardzo podobnie jak u mężczyzny, tylko trochę inaczej. Ponieważ u kobiety oprócz mózgu istnieją jeszcze hormony. U faceta te hormony też istnieją, ale są raczej w stanie uśpienia, z wyjątkiem jednego, testosteronu. U kobiety jest natomiast zamiast testosteronu, który u faceta jest takim, powiedziałbym, hormonem miłości. Facet jak wydziela testosteron, to jemu się wydaje, że kocha. Natomiast kobieta, nawet jak wydziela fenyloetyloaminę, która jest hormonem miłości, to ona nie jest przekonana, czy ją wydzieliła we właściwej ilości i czy rzeczywiście to było, czy to jest na pewno to. Dlatego kobiety tak łatwo się nie zakochują jak faceci i dlatego facet ma się postarać. Mężczyzna to jest ktoś, kto już się postarał, żeby ta kobieta się zakochała. Czyli jak kobieta się zakocha w tobie, to postępuje zupełnie inaczej, niż ci się wydawało, że ma postępować. Bo jeżeli kobieta postępuje tak, jak tobie się wydaje, że ma postępować, to znaczy jedno, że jest chora i wtedy należy natychmiast szybciutko pójść z tą kobietą do endokrynologa, bo to znaczy, że coś nie jest nie w porządku z tą kobietą, nie z jej mózgiem, tylko z jej hormonami. Jeżeli natomiast kobieta wydzieliła tą fenyloetyloaminę do ciebie, to możesz być pewny, że ona ją wydzieliła w twojej obecności. Ale czy do ciebie, to bym nie był taki przekonany.